Assalamu alaikum, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo kontrowersyjny temat, także przygotujcie się, moi mili, przygotujcie się. Usiądźcie sobie wygodnie w foteliku, bo będzie gorąco. Słuchajcie, dostałam wiadomość od jednej z dziewczyn na Instagramie dotyczącą kilku tematów związanych z islamem. No i oczywiście są to tematy bardzo stereotypowe, także myślę, że warto by było, jak sobie je przeanalizujemy wspólnie, ponieważ to jest bardzo ważne. Wśród niemuzułmanów, jak i wśród muzułmanów, panuje ogromne niezrozumienie tyczące się tego tematu. Więc nie przedłużajmy, chodzi oczywiście o traktowanie żony w islamie. I to jest coś, co jest bardzo istotne według mnie, abyśmy sobie porozmawiali na ten temat, ponieważ informacje, jakie jesteście w stanie znaleźć w języku polskim, są ograniczone i bardzo często błędne. Więc to jest coś, co uważam jest bardzo istotne do poruszenia. W szczególności tak, ja wcześniej miałam podobny filmik na kanale, natomiast jako, że zdecydowałam przestać pokazywać swoją twarz w internecie, tak też stwierdziłam, że czas usunąć wszystkie poprzednie filmy, w szczególności, że tamten był z okresu, kiedy mój hijab w ogóle był w strasznym stanie. Więc tak, zdecydowałam się, że tych filmów już nie będzie na moim kanale i że trzeba nagrać nowe. Więc tak, moi drodzy, będziemy rozmawiać na tak ważny temat jak traktowanie żony w islamie i troszeczkę sobie to rozjaśnimy, ponieważ w źródłach w języku polskim jest bardzo ciężko cokolwiek znaleźć, bardzo ciężko znaleźć informacje, które są autentyczne, które są prawdziwe, które są zgodne ze źródłami, które są zgodne z Koranem, zgodne z Sunną. W języku angielskim jest to zdecydowanie łatwiej znaleźć, ale też trzeba wiedzieć, jak szukać. Ja wiem, jak szukać, więc również pod koniec filmu i oczywiście też na dole w opisie będziecie mieć linki do tego, gdzie możecie znaleźć dane informacje, które Wam tutaj podaję. I postaram się też Wam podać, które strony są warte sprawdzania, na których stronach jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwe informacje, głównie te w języku angielskim, natomiast nie zapomnijmy, że żyjemy w takich czasach, że jak sobie wejdziecie na przeglądarkę internetową i wybierzecie sobie jakąś stronę, łącznie między innymi z tą stroną, którą ja polecam, jeśli chodzi o źródła, to strony same w sobie mają możliwość wyboru języka, natomiast macie też możliwość wybrania tłumacza Google. Więc jak sobie klikniecie prawym przyciskiem na daną stronę, to macie tam opcję Translate to your language. Bądź też przetłumacz na polski, pewnie jeżeli macie ustawienia po polsku, to tak Wam się wyświetli. I wtedy cała strona zostanie Wam przetłumaczona na język polski, także możecie już w tych czasach korzystać ze stron anglojęzycznych w języku polskim również, ponieważ Wam Google przetłumaczy sprytnie na język polski. I jako, że tego typu strony najczęściej są w tłumaczeniu w łatwym języku angielskim, to nie jest jakiś tam mega ciężki, wiecie, język, jak to by było w tłumaczeniach stricte samego Koranu mogło być. Tak też dzięki temu będzie Wam raczej łatwo, żeby to przetłumaczyło poprawnie, inshallah. Ale abstrahując od tego, wrócimy sobie do tego pod koniec filmu. Jeżeli będziecie zainteresowani, to sobie zostaniecie i Wam wytłumaczę, jak można korzystać. Zacznijmy może od tego dokładnie, o czym będziemy mówić. Więc tak, jedna z dziewczyn, jeżeli mnie ogląda, to pozdrawiam serdecznie, napisała do mnie, że rozmawiała ze swoim wykładowcą na uniwersytecie, który jest dość konserwatywnym katolikiem.
No i oczywiście on wypowiedział się na temat islamu. No i moglibyśmy się spodziewać, że to nie były superlatywy. Więc powiedziała mi o tym, co on jej powiedział na temat islamu, jeżeli chodzi o kwestie traktowania kobiet. No i poprosiła mnie o to, czy mogłabym to wyjaśnić, wytłumaczyć, więc ona też mogłaby wtedy tę wiedzę przekazać jemu. Tak więc oczywiście jestem tutaj. Jako, że jest to coś, co jest ciężko opisać w wiadomości, postanowiłam, że najlepszą opcją będzie nagranie na ten temat filmu na YouTube, który można też wysłać później innym ludziom i ktoś inny również może z tego czerpać korzyści. Także zaczynamy od tego. Pierwszym z argumentów tego wykładowcy było to, że w islamie można bić kobiety. I uznał on, że islam jak najbardziej popiera bicie kobiet. No i tutaj mamy już błąd, który oczywiście wywodzi się ze błędnego rozumowania wyjętego z kontekstu ajatu, a bardziej nawet nie tyle co ajatu, co zdania z danego ajatu. No i o którym ajacie my tutaj mówimy. I jest to między innymi sura 4, numer ajatu 34. Przeczytamy sobie to. Ja pokrótce wam wytłumaczę na podstawie mojej wiedzy już zgromadzonej, a później będziemy sobie szli dalej do przykładów z Koranu, tafsirów i tak dalej. Myślę, że tak będzie najlepiej. Więc tak. Mężczyźni są opiekunami kobiet, ponieważ Bóg dał jednym przewagę nad innymi i ponieważ utrzymują je ze swoich zasobów. Cnotliwe kobiety są posłuszne i pod nieobecność męża chronią to, co Bóg nakazał ochraniać. Te zaś kobiety, których nieposłuszeństwa się obawiacie, napominajcie. Następnie zostawiajcie same w łożach, a jeśli nadal będą nieposłuszne, wtedy bijcie je. Jeśli są wam posłuszne, to nie czyńcie nic przeciwko nim. Zaprawdę Bóg jest wyniosły, wielki. Okej. I teraz tak. Ja jako muzułmanka, posiadająca już... nie powiedziałabym, bo nie mam pełnej wiedzy na temat islamu, to jest niemożliwe, plus daleko, daleko mi do tego. Ale posiadam, let's say, taki podstawowy fik, czyli zrozumienie. Po przeczytaniu ogromu tafsirów i wysłuchaniu ogromu wykładów, między innymi poświęconymi just this ayat, tylko tej ai, mam już możliwość swoimi słowami, aby móc wam to wytłumaczyć. To zdanie nie miało żadnej składni, przepraszam. Natomiast o to mi chodzi, że na podstawie wiedzy, którą ja posiadam, którą oczywiście tutaj wam również przytoczę na podstawie tafsirów, Koranu i tak dalej, jestem w stanie wam troszeczkę objaśnić ten ajat. Więc zacznijmy od tego, że jak widzicie, nie wiem, czy jesteście w stanie to zauważyć, jedyne, co zauważają w tym ajacie, w surze 4, 34 ajacie, jedynie, co ludzie zauważają, to jest słowo bicie je. Nic innego ani przed tym, ani po tym nie zostaje im w pamięci. Yani to jest takie bardzo ciekawe, że opisane jest to bardzo dogłębnie. Jednocześnie ludzie patrzą tylko na jedno tak naprawdę stwierdzenie. Więc przede wszystkim i... nie wiem, czy macie, czy mieliście kiedyś, ja pamiętam, miałam w szkole, nawet w liceum, interpretację, jak interpretować i tak dalej, żeby mieć świadomość, że nie wszystkie teksty, a w szczególności jeśli chodzi o teksty sprzed 1400 lat, możemy sobie od tak czytać w dosłownym tego słowa znaczeniu.
i powinniśmy być troszeczkę bardziej otwarci i głębiej podchodzić do tego typu tekstów, w szczególności jeśli to są święte księgi. Czy to jest Tora, czy Biblia, czy Koran. To nie jest tak, że można sobie to po prostu czytać i słowo w słowo od tak, wiecie. Zacznijmy też od tego, co jest istotne, zanim przejdziemy do tej analizy, że to, co ja tutaj trzymam, to tłumaczenie. I od razu dla tych, którzy będą się czepiać, że mam to z telefonu, mam i angielskie tłumaczenie i mam polskie tłumaczenie, ale te polskie tłumaczenie, które ja mam, jest bardzo ubogie. Ja wolę zdecydowanie to z Biblioteki Muzułmańskiej, napisane przez, przetłumaczone przez Musę Czachorowskiego. Natomiast to znowuż w języku angielskim byłoby mi bardzo trudno z wami analizować, jeżeli mam tekst po angielsku, a muszę mówić wam i analizować po polsku. Musimy wiedzieć, że tłumaczenia Koranu nie mogą być robione przez tak naprawdę niemuzułmanów. Bo żeby móc przetłumaczyć Koran z języka klasycznego arabskiego na jakikolwiek inny język, trzeba najpierw skończyć odpowiednie studia i odpowiednie mieć do tego przyzwolenie islamskich uczonych, żeby móc ładnie i faktycznie przetłumaczyć poprawnie Koran. Język arabski klasyczny, który jest użyty w Koranie, w oryginalnej wersji Koranu, jest bardzo trudnym językiem wbrew pozorom, który aktualnie nie jest używany prawie nigdzie na co dzień. Więc ludzie w dzisiejszych czasach, nawet ci, którzy mówią w języku arabskim, którzy nie skończyli szkół islamskich, mogą mieć duży problem z przetłumaczeniem Koranu. Ponieważ język arabski użyty w Koranie w oryginalnej jego wersji jest zdecydowanie inny niż ten, którym posługują się na co dzień. To jest tak samo, jak na przykład będziecie sobie czytać Pana Tadeusza i tak dalej. Nie używamy już tego typu języka polskiego, jak to było w dawnych czasach. I w tych czasach, jeśli ktoś by się tym językiem posługiwał na co dzień w sklepie czy gdziekolwiek, ktoś by na tą osobę spojrzał bardzo dziwnie. Bądź ewentualnie nawet nie zrozumiał w 100%, co ta osoba chce powiedzieć. Dlatego też w szkołach często mamy tego typu lekcje, w których uczymy się interpretować, analizujemy i żeby móc zrozumieć dane teksty, które były w języku staropolskim. I tak samo jest, jeżeli chodzi o kwestię Koranu. Dlatego też jest bardzo istotne, żeby zwracać uwagę na to, jakie tłumaczenia czytamy. Jeżeli tłumaczenia Bielewskiego bodajże czytacie, no to powodzenia wam życzę, bo to nie jest osoba, która w jakikolwiek sposób tak naprawdę powinna mieć prawo do tłumaczenia Koranu. I to jest najgorsze z możliwych tłumaczeń. Przeczytaliśmy sobie całość i zobaczmy sobie, co jest napisane w pierwszej części pierwszego zdania. Mężczyźni są opiekunami kobiet. Opiekun. Czy to jest negatywne określenie? Czy bycie czyimś opiekunem jest czymś złym? Czy jako żona ja powinnam być zła, że mój mąż jest dla mnie opiekunem? I czy opiekun oznacza tyran i człowiek nienawistny i człowiek, który mnie wykorzystuje bądź stosuje przeciwko mnie przemoc? Opiekun to jest najczęściej osoba, która ma dbać o nasze zdrowie, o nasze samopoczucie, o naszą kondycję mentalną, psychiczną i generalnie ma być osobą, która się nami opiekuje. Czyli ma być osobą dla nas jaką? Dobrą. Ludzie oglądają różnego rodzaju filmy o księżniczkach i tak dalej, albo nawet o sławnych osobach, to widzą, jak te osoby są prowadzone często za pośrednictwem bodyguardów, nie? Mają ochronę, tak? Jeszcze nigdy nie zauważyłam, żeby ktokolwiek, mając ochronę, miał ją po to, żeby ten ochroniarz się nad tą osobą znęcał. Na ogół ten ochroniarz ma tą osobę chronić przed
ludźmi bądź złymi rzeczami, które mogą się przytrafić tej, załóżmy, na przykład księżniczce. I bardzo często ten ochroniarz będzie miał w pewnych kwestiach zdanie decydujące. Między innymi, jeżeli chodzi o kwestię jej bezpieczeństwa, to on będzie decydował, czy na przykład gdzieś pójdą, czy nie wiem, co robić w danym momencie, czy z kim ona może zacząć rozmawiać i na przykład, nie wiem, wchodzić w jakąś dyskusję i tak dalej, ponieważ to na jego barkach spoczywa jej bezpieczeństwo. Także pierwsze słyszę, żeby opiekun kobiety był kimś złym dla niej. Oczywiście może tak i też być, i też takie się zdarzają przypadki, że są opiekunki, na przykład ludzie zatrudniają opiekunki dla swoich matek, które na przykład są chore i tak dalej. I nie zawsze te opiekunki czy ci opiekunowie są dobrymi ludźmi. Zdarza się i tak. Ale my tutaj nie mówimy o wyjątkach od reguły, tylko mówimy o tym, co faktycznie opiekun oznacza. Więc mężczyzna w małżeństwie i generalnie w islamie jest ochroniarzem, jest opiekunem kobiety. Okej, więc tutaj już mamy tą jedną kwestię i myślę, że nawet ta sama kwestia już powinna sama za siebie mówić, natomiast niestety, dla tych, którzy wyciągają rzeczy z kontekstu i którzy nie rozumieją różnic w tłumaczeniu i faktu tego, że bicie je to jest błędne tłumaczenie realnie, opowiadamy dalej. Dalej idziemy do tego, że ma w pewnym stopniu przewagę, tak? Że Bóg nadał przewagę jednym nad drugim. I to nie jest tylko w kwestii mężczyzny jako męża nad żoną, ale to jest generalnie na przykład prezydenta, czy tam głowy państwa nad resztą. Każdy jest jakaś hierarchia. Oczywiście wśród oczu Boga, w jego obliczu wszyscy są równi i liczą się ludzkie czyny, jego dobre i złe uczynki i tak dalej. Natomiast realnie w społeczeństwie są tacy, którzy są nad jednymi i to jest normalne. Czy ktoś wierzy w Boga, czy nie, w realnym świecie żyjemy w takim systemie od pokoleń pokoleń. I tak samo to wygląda we świecie zwierząt, gdzie jest hierarchia i tak samo to wygląda w naszym świecie ludzkim. Więc tak, pod tym względem mąż ma w pewnym stopniu przewagę nad kobietą, ale ta przewaga nie świadczy o tym, że ona jest jego niewolnikiem. To nie świadczy o tym, że on sobie może ją ustawiać, jak mu się tylko podoba i ma nad nią władzę. Bo władzę stricte nad kobietą, jak i nad mężczyzną, ma jedynie Allah subhanahu wa ta'ala. Więc mąż ma tą przewagę na podstawie tego, że to on jest za nią odpowiedzialny, za jej bezpieczeństwo, za jej utrzymanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak widzicie, ponieważ utrzymują je ze swoich zasobów, czyli mąż ma obowiązek kobietę utrzymywać. I to jest jego obowiązek, to nie jest jego przywilej. Jak wielu ludzi uważa, że to jest przywilej mężczyzny, że on kobietę ma utrzymywać i przez to ma nad nią władzę. Nieprawda. To nie tak wygląda w islamie, choć niestety wiele niemuzułmanów, jak i muzułmanów w taki sposób to rozumie. Rozumieją to w taki sposób ludzie, którzy nie rozumieją tego, że żeby rozumieć Koran i to, co w nim zawarte, musimy znać opinię uczonych, a przede wszystkim musimy znać sunnę. I jeżeli znamy sunnę, czyli życie proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam, to będziemy wiedzieć, że to wcale tak nie wygląda. I nawet jeżeli sobie zobaczycie na pierwsze małżeństwo proroka Muhammada, to była starsza od niego kobieta Khadija, która to ona miała majątek, a nie prorok. I to ona, dzięki niej on mógł się rozwijać i to ona mu pomogła rozwinąć jego skrzydła swoimi środkami, swoim majątkiem, za obopólną zgodą. On jej do niczego nie zmuszał.
jeśli by nie chciała, to by nie musiała się z nim tym dzielić. Natomiast chciała, ponieważ pomiędzy nimi było miłosierdzie i miłość, o którym będziemy rozmawiać. Natomiast abstrahując od tego, wiemy więc, że to nie do końca tak wygląda. I w tym momencie przechodzimy do dalszej części tego ajatu. Cnotliwe kobiety są posłuszne i pod nieobecność męża chronią to, co Bóg nakazał im chronić. Czyli między innymi, mężczyzna ma obowiązek utrzymywać kobietę. To jest jego obowiązek. Nawet jeżeli kobieta będzie zarabiać więcej niż mężczyzna, to jego obowiązkiem jest ją utrzymywać, a nie ona sama siebie bądź ich oboje. Dodatkowo jeszcze wracając do poprzedniej kwestii, przywilejem bardziej jest w tym momencie to, że to mężczyzna ma utrzymywać kobietę, więc to jest przywilej dla kobiety, że ona może bądź nie pracować, jeśli chce, i ona nie musi siebie utrzymywać, tylko to mąż utrzymuje ją. Więc nawet jeśli ona zarabia, to jest jej decyzja, czy ona chce się dzielić swoimi pieniędzmi, czy woli je zatrzymać dla siebie, bo ostatecznie, zgodnie z zasadami Allah subhanahu wa ta'ala, to mężczyzna ma ją utrzymywać. I teraz tak. Co jest więc obowiązkiem kobiety? No Bóg nam tutaj mówi, że obowiązkiem kobiety jest między innymi opiekowanie się domem i rodziną, dziećmi. Czyli mąż ma obowiązek opiekować się żoną i dziećmi, jak i żona ma obowiązek opiekować się domem i dziećmi. Ona ma chronić dom przed między innymi, nie wiem, wizytami kogoś i tak dalej, i opiekować się, i dbać o dom, i dbać o dzieci w momencie, kiedy go nie ma. Idziemy do nie... Aha! I ważna jeszcze kwestia. Posłuszne. Czyli, i to samo pod koniec będziecie mieć, jeśli są wam posłuszne, to nie czyńcie nic przeciwko nim. Czyli jeżeli kobieta jest dobrą żoną, a mąż jest dobrym mężem, to nie mamy tutaj żadnego zgrzytu, żadnego problemu. Kwestia pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do nieposłuszeństwa. I teraz tak, dla wielu z was posłuszeństwo stricte jest odbierane jako coś negatywnego ze względu na fakt, że ono się kojarzy z niewolnictwem i z wykonywaniem czyichś poleceń. Natomiast to nie tak realnie wygląda w islamie. Posłuszeństwem jest wspólna relacja. Jeżeli mój mąż poprosi mnie o to, żebym ja mu zrobiła herbatę, to ja mu tą herbatę zrobię, bo dlaczego miałabym mu nie zrobić, jak go kocham? Związek w islamie opiera się na wzajemnej miłości i miłosierdziu. Więc w takim przypadku, jeśli mój mąż chce ode mnie czegoś, co jest w pewnym stopniu pokazaniem mu mojej wdzięczności, mojej miłości i tak dalej, to ja nie widzę żadnego problemu. I to działa w drugą stronę również. Kobieta też może męża o tego typu rzeczy prosić. I kobieta też może, i przede wszystkim, co jest ważne, to muszą być rzeczy, które są zgodne z Allah subhanahu wa ta'ala. Czyli na przykład, jeśli mój mąż mi powie, że mam ściągnąć hijab, to ja mu nie mogę być posłuszna i nie mogę się na to zgodzić, ponieważ jest to niezgodne z tym, o co prosi mnie Bóg. I najważniejsze dla mnie i dla mojego męża jest przede wszystkim najpierw być posłusznym Bogu. Dopiero potem my możemy ze sobą ustalać sobie swoje zasady życia i tak dalej. Ale to wszystko musi być zgodne z tym, co naucza nas Bóg. Czyli jeżeli mój mąż powie mi, słuchaj, zbliża się maghrib, nie pomodliłaś jeszcze asr, leć teraz i pomódl, to moim obowiązkiem jest być posłuszną i to zrobić. Dlaczego? Ponieważ mój mąż w tym momencie nie chce dla mnie nic złego, chce, żebym nie miała grzechu tracąc modlitwę, chce dla mnie dobrze, chce, żebym była blisko Boga, więc moim obowiązkiem jest go posłuchać. I czy ja mogę być nieposłuszna? No mogę mu powiedzieć, że mam to gdzieś. Wtedy co? Będę mieć grzech. Logiczne, nie? Na tej zasadzie tak to wygląda. I ja tak samo mogę powiedzieć mojemu mężowi. Ale ja nie będę odpowiedzialna za jego działania. Jeśli on mnie nie posłucha, to ja nie będę odpowiedzialna. Natomiast jeżeli ja nie posłucham mojego męża, Bóg go zapyta,
dlaczego go nie posłuchałam i dlaczego mnie nie wsparł w odpowiedni sposób. Dlatego też on ma tą opiekę i odpowiedzialność i dla niego jest to ważne, ponieważ on ma kierować rodziną, on ma kierować żoną, on ma ją wspierać, on ma jej pomagać, on ma być tym guardian, you know, i tym guidem w życiu, ma być jak przewodnik. I on nie ma prawa od żony wymagać czegokolwiek, co byłoby dla niej jakkolwiek niedobre. Co by ją raniło, co by było dla niej złe, co by było złe dla jej psychiki i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie te rzeczy, do których ja jako żona mam być posłuszna, są rzeczami, które mają być dla mnie dobre. Więc czemu miałabym nie być posłuszna, jeśli mój mąż chce dla mnie najlepiej? Póki to są rzeczy, które on ode mnie wymaga i są zgodne z tym, czego uczy mnie religia, to nie masz żadnych przeciwwskazań do tego, żeby tego nie wykonywać. I to działa w dwie strony. No dobra, teraz przejdźmy sobie do tego nieposłuszeństwa, bo tutaj o to się rozchodzi. Już sobie dużo powiedzieliśmy nawet reszty. Czyli mamy tutaj tak, jak sobie zobaczycie i naprawdę się przyjrzecie, to macie napisane. Te zaś kobiety, których nieposłuszeństwa się obawiacie, napominajcie. Napominajcie. Co oznacza napominanie? Rozmowę, dyskusję, doradzenie, poinformowanie, kochanie, to, że nie pomodlisz aser przed rozpoczęciem nowej modlitwy, sprawi, że będziesz miała grzech. Proszę cię, nie rób tego. Nie narażaj się na grzech. Nie ma sensu. Allah jest najważniejszy. Mąż ma obowiązek kobiety napomnieć i jej wytłumaczyć, z nią porozmawiać, zapytać na przykład, dlaczego? Dlaczego nie chcesz się modlić? Dlaczego coś się dzieje z tobą? Co się takiego dzieje? Od czego to wychodzi? Jakie to są... Wiecie, to jest wszystko rozmowa, to jest wszystko miłość między ludźmi i dbanie o siebie wzajemne. I opieka. Więc w takich sytuacjach, kiedy kobieta chce grzeszyć, mąż ma za zadanie ją napomnieć i poinformować. Słuchaj, to w naszej religii jest grzechem. Nie możemy tak robić. Narażasz się na to, że będziesz miała grzech. Będziesz działać niezgodnie z tym, co chce nasz Bóg. Nie możemy tak działać. I może jej wytłumaczyć. Jeżeli zaś napominanie nie pomaga, bo o tym tu mamy mowę. Napominajcie, następnie zostawiajcie same w łożach. Następnie, czyli jeżeli on kobietę napomniał, poinformowaj, słuchaj, to jest grzech, nie możemy tak robić. Musisz działać tak, tak i owak. To, co robisz, jest niezgodne z naszą religią, jest złe i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli ona po tej rozmowie nadal robi kolejny dzień to samo, kolejny dzień to samo i ma gdzieś to, co jej mąż mówi i w religię i w ogóle i to, że grzeszy, no to w tym momencie Allah mówi, zostaw ją samą w łożu. Kładź się obok, ale odwróć się i nie odzywaj. Bez żadnych romantyzmów, bez przytulanek, bez wiecie. No i miejmy nadzieję, że to pomoże. Natomiast jeżeli ona jest nadal uparta i ma to gdzieś, ma gdzieś, że mąż jest mu przykro, że go rani, że coś jest nie tak, że zachowuje się źle w stosunku do niego, że zachowuje się źle w stosunku do Boga, że grzeszy, ma to totalnie gdzieś. Nawet przy tym, jeśli on to jej wytłumaczył, z nią porozmawiał, później to nie pomogło, więc się od niej odwrócił, nie uprawia z nią miłości i tak dalej, ona nadal brnie w to samo, to wtedy dopiero, słuchajcie, a jeśli nadal będą nieposłuszne, wtedy bijcie je. Ale nie bijcie je, to nie jest tak, że o, nie tak to działa, ja wam pokażę. W jednym z tafsirów jest nawet od Ibn Abbas, to jest przyrząd, który może zostać wykorzystany do bicia kobiety. Mysłak. Używamy to do czyszczenia ząbków. Tak, mysłak. To jest taka gałązka, taki patyczek, dosyć giętki, o, że tak powiem, nie twardy.
nie boli. To jest to, co zostało uznane przez, przez nasze szkoły, przez uczonych, jako przyrząd do bicia żony. Więc w tym momencie, jeśli żona po rozmowie, po braku miłości i tak dalej, uprawiania, nadal dokonuje tego samego grzechu i jest, no nie oszukujmy się, no ja nie wiem, bo to jest takie, no to już jest, nie jest dobry człowiek. To już nie jest, ad list, coś jest nie tak. Coś tutaj jest nie tak, jeżeli żona, i to nie ma znaczenia, bo to czy byłby mąż, czy nie, czy żona, jeżeli osoba cię nie szanuje, jeżeli osoba, ty próbujesz jej coś wytłumaczyć, że coś, co robi, to cię boli, rani, że to nie jest dobre, że ci przykro, jeśli ta osoba robi, i odwracasz się od tej osoby, i ta osoba dalej ma to głęboko gdzieś, no to powiem szczerze, że ten patyczek to już nawet nie jest wystarczający. W tym przypadku wydaje mi się, że jedyną z możliwych to w ogóle nawet nie używać tego patyczka, tylko od razu rozwód. Natomiast są ludzie, którzy chcą ratować swoje małżeństwo. Jedną z takich opcji jest patyczek. I teraz tak. Allah dał przyzwolenie mężczyźnie, żeby wyraził swoją dezaprobatę przez symboliczne, delikatne uderzenie kobiety. To może być, o tak, klepnięcie. To może być w ogóle ręka, gest sam. Nawet nie dotknięcie kobiety, ale sam gest. To może być walnięcie mysłakiem. Naprawdę to nie jest bolesne. Chodzi głównie o sam gest. To jest daraba, to jest sam jakby gest, delikatne uderzenie. To nawet nie jest stricte uderzenie. To jest bardzo ciężko przetłumaczyć na język polski, bo to jest słowo, które dokładnie nie ma stricte dobrego wytłumaczenia w żadnym innym języku. Dlatego też pojawia się problem i pojawiają się misconceptions, pojawiają się stereotypy i pojawiają się błędne informacje. Ludzie są, no myślą, że można bić kobiety wisami, a to jest totalnie nieprawda. I nie można na przykład tym ją uderzyć w głowę, w oko, w twarz, nie wiem, w ramię jak najbardziej, nie po twarzy, nie można jej zranić, nie można nawet siniaka tym zrobić. Nie można jej sprawić bólu, o czym będziemy mówić. Także uczeni wyjaśniają bardzo dogłębnie. Natomiast ci, którzy się zafiksują na to, co jest napisane w tłumaczeniu, bądź na to, co jest napisane w języku oryginalnie arabskim, bez próbowania zrozumienia prawdziwego znaczenia danego słowa i bez wiedzy o tym, że to słowo realnie nie oznacza bicia, no to będziemy mieć właśnie taki, a nie inny problem. Bóg jasno powiedział w Koranie, sura 30, ajat 21. I z jego znaków jest to, że on stworzył dla was żony z was samych, abyście znaleźli w nich odpoczynek i ustanowił między wami miłość oraz miłosierdzie. To, o czym mówiłam. Zaprawdę w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają. Teraz tak. Jeżeli mamy w związku, zgodnie z islamem, miłość i miłosierdzie, a mężczyzna ma być opiekunem kobiety, to gdzie wy widzicie miejsce na przyzwolenie do bicia? No właśnie. Ciekawe. I dobra, lecimy sobie dalej. Kolejna kwestia jest taka, że w Koranie nieraz tak naprawdę jest wspomniane o tym, że w związku, w małżeństwie ma istnieć coś takiego jak wzajemna zgoda i konsultacja. Konsensus. Kompromis, wspólne porozumienie, wspólna zgoda na różne rzeczy i tak dalej. Nie tylko męża, ale i męża i kobiety. Surę 42 i ajaty, które wam przeczytam, to jest od 36 do 41. Uważam, że jest to ciekawe i warte wysłuchania i polecam wam wsłuchać się i słuchać ze zrozumieniem, ja nie, wiecie, bo to jest głębokie. Wszystko to, co zostało wam dane, jest przemijającym używaniem życia tego świata. Ale to,
co jest u Boga, jest lepsze i trwalsze. I to dla tych, którzy wierzą i pokładają ufność w samym Panu, dla tych, którzy unikają wielkich grzechów i nikczemnych czynów, a kiedy się rozgniewają, to przebaczają. Dla tych, którzy odpowiadają swemu Panu i odpowiadają modlitwę, odprawiają, przepraszam, modlitwę, którzy swoje sprawy rozwiązują podczas wzajemnej narady i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy. Czyli mamy informację o wzajemnej naradzie, rozwiązywaniu spraw wzajemnie rozmową, w to, co ich zaopatrzyliśmy, którzy, gdy spotka ich nieszczęście, wzajemnie się wspierają. Odpłatą za zło jest złomu podobne. Kto jednak przebaczy i się pojedna, tego nagroda będzie u Boga. Zaprawdę on nie miłuje niesprawiedliwych. Kto jednak przebaczy i się pojedna, tego nagroda będzie u Boga. A na tych, którzy bronią się, gdy zostali skrzywdzeni, nie ma winy. Okej, jest to głęboki, długi tekst, który nie w 100% jest stricte dotyczący tematu, o którym mówimy, ale pokazuje on między innymi, jaki powinien być muzułmanin. Czyli osoba, która unika wielkich grzechów i nikczemnych czynów. Osoba, która jeśli się rozgniewa, to potem przebacza. Tak? Które rozwiązują sprawy podczas narad, czyli wspólnie rozmawiając. Które dają z tego, co otrzymali od Boga innym. Którzy jeśli ich spotka nieszczęście, to się wspierają. To jest muzułmanin. Więc jak można uważać, że którykolwiek muzułmanin ma prawo do przemocy, ma prawo do bicia swojej żony i dawania jej jakiegoś bólu sprawiania i tak dalej. No to jest po prostu totalne niezgodnie z tym, co jest zapisane w Koranie, totalnie niezgodne z islamem. To, na to nie ma miejsca. Idziemy dalej. Sura druga, 233, ajat. I to jest długi ajat, głównie jeżeli chodzi o kwestie matki i karmienie dziecka. Natomiast w tym ajacie możemy zauważyć, jak powinno wyglądać podejmowanie decyzji w małżeństwie. Matki powinny karmić swoje dzieci przez pełne 2 lata, jeśli pragną dopełnić ten okres. Na ojcu spoczywa obowiązek zapewnienia im wyżywienia i odzieży zgodnie z ustalonymi warunkami. Nikt nie zostanie obciążony ponad jego możliwości. Matka nie może być krzywdzona z powodu swego dziecka, ani ojciec z powodu jego dziecka. Ta sama powinność spoczywa na spadkobiercy. Jeśli oboje postanowią odstawić dziecko od piersi za obopólną zgodą i po namyśle, to nie popełnią grzechu. A jeśli oddacie potomstwo do karmienia, nie będzie to grzechem dla was, o ile zapłacicie, coście ustalili na uczciwych warunkach. Obawiajcie się Boga i wiedzcie, że Bóg widzi to, co wy robicie. Czyli jeśli ojciec i matka za obopólną zgodą podejmą jakąś decyzję, to nie mają grzechu. I patrzcie, kolejna kwestia. Sura 65, ajat 6. Dajcie żonom mieszkanie tam, gdzie sami mieszkacie, zgodnie z waszymi możliwościami. I nie krzywdźcie ich, aby je ograniczać. A jeśli są brzemienne, to utrzymujcie je, dopóki nie złożą swego brzemienia. Jeśli zaś karmią piersią wasze dziecko, to dawajcie im zapłatę i porozumiewajcie się między sobą uprzejmie, i w sposób znany. A jeśli znajdziecie się w trudnościach, to niech karmi je inna. Okej? Okay? Czyli to też troszeczkę nawiązuje do poprzedniego ajatu, o którym wspomniałam. Natomiast ten jest akurat w perspektywie samego rozwodu.
to zobaczcie, tutaj jest mowa o jakie relacje powinien mieć mąż z żoną, jeśli planują rozwód. Czyli on ma ją dobrze traktować, macie się, gdzie to było? Nie krzywdźcie ich, aby je ograniczać. Porozumiewajcie się między sobą uprzejmie i w sposób znany. I to jest zgodnie z parą, która jest w czasie rozwodu, Jani. No to o czym my mówimy? Bóg nawet każe nam siebie szanować i dobrze się traktować i nie krzywdzić, nawet jeśli się rozwodzimy. Więc tak, przejdźmy sobie do sury 4, ajatu 19. O wy, którzy wierzycie, nie wolno wam dziedziczyć kobiet wbrew ich woli. Czyli nie wolno wychodzić za kobietę. Wychodzić za kobietę? Tak się nie mówi. Żenić się z kobietą, która nie chce się z nami żenić, tak? Nie wolno wbrew jej woli, ona musi się zgodzić. To musi być wzajemna zgoda. I nie czyńcie im trudności, aby zabrać część wiana, które im daliście. Chyba że dopuściły się jawnej wszeteczności. Tutaj bardziej jest na kwestii jakiejś zdrady, czy jakiegoś bardzo złego uczynku, tak? Żyjcie z nimi w życzliwości, a jeśli poczujecie do nich niechęć, to być może jest niechęć do tego, w czym Bóg umieścił wielkie dobro. I przeczytajmy sobie jeszcze 20 dodatkowo. Jeśli postanowiliście wziąć inną w miejsce żony, czyli w kwestii, let's say, rozwodu i mąż stwierdza, że chce z kimś innym stworzyć swoje życie, normalna rzecz w tych czasach. Rozwód w tych czasach jest dosyć normalny nawet na zachodzie. Której daliście bogate wiano, czyli tą kobietę, z którą był w małżeństwie, dał jej duży machr tak zwany, czyli dał jej dużo, jakiś duży prezent, nie wiem, pieniądze czy złoto i tak dalej, to nie odbierajcie czegokolwiek, przecież nie weźmiecie tego, zniesławiając się i popełniając grzech oczywisty. Więc ma jej jeszcze zostawić. Jeśli to mężczyzna zdecyduje, że chce się rozwieść, to nie ma prawa od kobiety żądać czegokolwiek, co jej kiedykolwiek dał. Okej? Chyba że to ona bez powodu chce się rozwieść, bądź przykładowo go zdradziła, to wtedy on ma prawo od niej odebrać ten mach. I ona powinna go spłacić, czy oddać mu złoto, czy oddać mu te pieniądze i tak dalej. Mamy tutaj sprawiedliwość, okej? Ale przede wszystkim, co jest ważne, co jest zapisane, żyjcie z nimi w życzliwości, okej? Jeżeli jesteście w związku, musicie żyć ze sobą dobrze. W islamie nie ma prawa do tego, nie ma zgody na to, żeby się nie szanować w związku, żeby się nienawidzić w związku. W takim przypadku jest po prostu lepiej się rozwieść, jeśli ludzie się nie dogadują, bo w taki sposób tworzą patologiczne rodziny, krzywdzą w taki sposób dzieci, więc po co coś takiego komuś, tak? Więc tak, dobra, przejdźmy sobie więc do tafsirów i do tłumaczeń. I tutaj wam pokażę, najgorsze jest to, że ja to wszystko mam w języku angielskim, jest to dosyć trudne. Ale okej. Mamy między innymi Sunan ibn Majah. Ja nie wiem, jak się dokładnie czyta, więc proszę was, żebyście mi to wybaczyli. Będzie tu wszystko napisane. 23:40. Zostało przekazane przez Ubadah bin Samit, że wysłannik Allah, sallallahu alaihi wasallam, orzekł. Nie powinno być ani krzywdzenia, ani odwzajemniania krzywdy. Czyli ludzie, w tym mąż i żona, nie mogą się krzywdzić wzajemnie. Ani mąż nie może krzywdzić żony, ani żona męża. Podstawa. Yani ludzie nie mogą się krzywdzić. W islamie nie ma zgody na to, żeby muzułmanin krzywdził muzułmanina. Bez względu też na to, czy to jest żona, czy to jest inna kobieta, czy to jest mężczyzna mężczyznę, kobieta, kobieta. Po prostu kobieta, kobietę. Po prostu nie ma na to miejsca. Haram! Mamy hadis, który wam tutaj podam, oczywiście łącznie z jego numerem i tak dalej. I tutaj wam przeczytam tłumaczenie.
Mój ojciec opowiedział mi, że był świadkiem pożegnalnej Hajj z wysłannikiem Allah. Więc dziękował i wychwalał Allah, przypominał i napominał. Wspominał historię w swoim opowiadaniu i on, prorok, powiedział: zaprawdę rozkazuję wam być dobrymi dla kobiet, ponieważ są one u was tylko... I tutaj jest użyte słowo, które sobie wspólnie wyjaśnimy, fatwą. Tutaj jest jakby to nazwać jeńcami. To są trudne słowa, nie, nie, okej. Nad którymi nie macie żadnej władzy. Chyba że przyjdą z oczywistym fahisza, czyli inaczej złym zachowaniem. Jeśli to zrobią, porzućcie ich w łóżkach i bijcie ich biciem, które nie jest szkodliwe. A jeśli oni będą wam posłuszni, one, to nie będziecie mieli przeciwko nim powodu. Zaprawdę macie prawo do swoich kobiet, a wasze kobiety mają prawo do was. Jeśli chodzi o twoje prawa do twoich kobiet, to nie mogą one pozwolić nikomu, kogo nie lubisz. To jest tak ciężko przetłumaczone, bo to jest z ciężkiego języka na polski. Gościć w waszym, let's say, domu, używać twoich mebli, spać w swoim łożu i tak dalej. A ich prawo do ciebie polegają na tym, żebyś dobrze je traktował, ubierał je i karmił je. Ciężko tłumaczyć, naprawdę, bo to nie jest łatwy język. Więc jest to ciężko przetłumaczyć taki bardzo język, żeby był zrozumiały. Okej? Przechodząc do tafsiru, sury 4, ajatu 34, mamy tafsir Abbas. I tafsir Abbas jasno nam mówi o tym, że nie mamy prawa, mężczyźni nie mają prawa kobiety bić w sposób surowy, w sposób wywołujący ból. Czyli to bicie to jest, za na przykład użyciem mysłaka, symboliczny gest dezaprobaty. Okej? Okej, więc tłumaczymy sobie. Ibn Abbas powiedział: uderzając bez, to uderzajcie je bez surowości. Powiedziałem Ibn Abbasowi: czym jest uderzanie bez surowości? On odpowiedział: to jest za pomocą patyka do zębów lub czegoś podobnego. I to jest w jednym z tafsirów, które wam oczywiście wstawię i będziecie również mieli do tego linki. Mężczyzna nie powinien bić swojej żony, jeśli jej rozkazuje i zabrania jej, a ona jest mu nieposłuszna, ale raczej powinien okazywać swój gniew. Czyli to jest to, co mówimy. Symbolika. Okej? Kwestia symboliki, kwestia pokazania tego, że no coś jest nie halo, okej? I to jest po już tym, jak porozmawialiśmy, nic się nie zmieniło, nie uprawiamy miłości, nic się nie zmieniło, dopiero wtedy on może jej pokazać ten swój gniew za pośrednictwem symbolicznego pryknięcia. Jak ja to nazywam. Chociaż wydaje mi się, że niektórzy pryknięcie nazywają coś innego. Prytknięcia. Whatever, you know what I mean. Przejdziemy sobie do kolejnego hadisu, na podstawie którego my też rozumujemy, co jest zapisane w Koranie. Prorok, pokój i błogosławieństwo Allah z nim, nakazał życzliwe traktowanie i poszanowanie żony oraz opisał najlepszych ludzi jako tych, którzy są najlepsi dla swoich żon. Powiedział: najlepszymi z was są ci, którzy są najlepsi dla swoich żon, a ja jestem najlepszym z was dla moich żon. Kolejny hadis mówiący, wspominający tutaj też traktowanie żony i wynagrodzenie za to. Prorok wypowiedział piękne słowo dotyczące dobrego traktowania żony, stwierdzając, że kiedy mąż karmi swoją żonę i wkłada jej do ust kęs jedzenia, otrzymuje nagrodę za akt, za dobry akt. Powiedział: nigdy nie wydajesz niczego, ale zostaniesz za to wynagrodzony, nawet za kęs jedzenia, który podniesiesz do ust swojej żony. No przecież to jest przepiękne.
To jest przepiękne. A teraz na chwilkę wróćmy sobie do tego hadisu, o którym wspomniałam. Powiedzieliśmy o tym, że żona jest jak jeńca dla męża. Okej, okay, jeńca. Jak jeniec. Dla męża. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście ja to też podlinkuję. Do tego jest osobna fatła. Fatła o numerze 346576, która tłumaczy, o co dokładnie chodzi, jeżeli chodzi o kwestię tego jeńca. No bo na ogół jeniec kojarzy nam się z jakimś jeńcem wojennym, niewolnikiem, yani, nie, więźniem, nie? Więc tak, wytłumaczmy sobie. Te stwierdzenia i tym podobne nie oznaczają, że kobiety są poniżane lub są jak niewolnice, a ich mężowie są ich panami. Oznacza raczej, że na mocy ważnego kontraktu małżeńskiego kobieta jest połączona z mężem węzłem, który zobowiązuje ją do posłuszeństwa mu w tym, co jest dozwolone. Nie pozwala jej pragnąć innego mężczyzny niż on. Tak więc żona jest zobowiązana do posłuszeństwa mężowi w sprawach ich intymnego związku i powinna wypełniać jego prawa względem niej. Tak jak on jest zobowiązany wypełnić jej prawa względem niego. Allah mówi, i tutaj mamy z Koranu, żony są podobne do tego, czego się od nich oczekuje, zgodnie z tym, co jest rozsądne. I tutaj mamy podany fragment z Koranu, Koran, sura 2, 228. I kobiety mają prawa podobne do praw mężczyzn, zgodnie z tym, co sprawiedliwe. Także wszystko w islamie ma swoje wytłumaczenie. Problem jest w tym, że ciężko jest do tych tłumaczeń trafić, w szczególności jeżeli nie zna się języka angielskiego, a już w szczególności jeśli nie zna się arabskiego. Bo jeśli znasz język arabski, to jest tak łatwo. Tak. Także podałam wam dosyć sporo ajatów z Koranu, podałam wam hadisy, podałam wam tafsiry, które wam tutaj wstawię. Będziecie mieć też stronę podlinkowaną na dole, gdzie są wszystkie te rzeczy, o których mówię. Wszystko tam jest, łącznie ze źródłami, łącznie z numerami hadisów, ze wszystkim. Wspomniane w wiadomości było, że Koran popiera to, że mąż odcina żonie głowę za to, że go zdradziła. I teraz słuchajcie, istotna informacja, jeżeli chodzi o kwestię zdrady. Bez względu na to, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, którzy zdradzają, zdrada w islamie, zgodnie z szariatem, jeżeli zdrada jest, dana osoba się przyzna do zdrady, bądź są na nią czterech świadków i tak dalej, jest mnóstwo w ogóle warunków do tego, żeby można było taką zdradę sądzić, natomiast zdrada, za nią jest kara śmierci w islamie. Jeżeli żona zdradzi męża, bądź mąż zdradzi żonę, to to generalnie kara śmierci im grozi za to. W islamie nie ma miejsca na zdradę. W islamie małżeństwo jest tak ważne w oczach Boga, że tutaj nie ma na to miejsca. Także i zina jest jednym, czyli cudzołóstwo jest jednym z największych grzechów. I cudzołóstwo bez małżeństwa, czyli seks przedmałżeński, let's say, jest karany batami. Zgodnie z szariatem. No w tych czasach już nikt tego się nie trzyma. Natomiast zgodnie z islamem jest to kara bodajże 100 batów. Natomiast, i to też, żeby taką karę zastosować, musi być spełnione warunki i musi być sądowny wyrok. To nie może być tak, że sobie ktoś coś tam powie, że ktoś tam zrobił zinę i ten, nie. Do tego musi być sprawa w sądzie, musi być wyznaczony wyrok i tak samo, jeżeli chodzi o zdradę. Zdrada jest ziną, którą jest gorsza niż seks przedmałżeński, bo to jest zniszczenie przysięgi małżeńskiej przed Allah. To jest zniszczenie przysięgi, którą dało się Bogu. No to jest niemożliwe, tak? Oczywiście rozwód stricte jest dozwolony, Allah pozwala na rozwód, więc rozwodzimy się i wtedy możemy sobie wyjść za kogoś innego, ale zdrada w małżeństwie jest zupełnie niedopuszczalna w islamie i za taką zdradę może grozić, zgodnie z szariatem, w tych czasach w żaden kraj chyba muzułmański tego nie stosuje już. Ale zgodnie z szariatem stricte, za zdradę jest kara śmierci. Jednakże, tak jak powiedziałam,
Nie ma czegoś takiego, że mąż utnie żonie głowę i to jest przez islam zaakceptowane, no bo ona go zdradziła. Nie. Nie. Żeby... Nie ma czegoś takiego jak samosąd w islamie. Nie ma czegoś takiego jak ktoś sobie wymierza komuś sprawiedliwość. W islamie mamy szaria, która określa prawo, czyli prawo islamskie. I mamy sąd na podstawie prawa szariatu. I ten sąd ma za zadanie wyznaczyć daną karę. Nie ma czegoś takiego, że sobie ktoś będzie na ulicy, o zobaczy, o tato zrobiła coś tam i on, o, on będzie karę wyznaczał. Nie. Mąż nie ma prawa wyznaczyć kary dla żony za zdradę, tak samo jak za cokolwiek innego. Jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo, to ma być to przestępstwo karane na podstawie prawa szariatu z sprawą w sądzie. Musi być mu to złamanie prawa udowodnione. Tak jak mówię, jak na przykład przy zinie, przy zdradzie musi być 4 świadków, dobrych muzułmanów. Ich zeznania muszą się w 100% pokrywać. I to nie mogą być muzułmanie, którzy są jacyś tam, mają być dobrymi muzułmanami. Nie mieć żadnych, nie być w żaden sposób źle postrzegany przez ludzi. Nie być znanym z tego, że nie trzymają się szariatu i że wiecie. To muszą być dobrzy, righteous, żeby móc być jako świadkowie. I to już jest w ogóle temat na inny odcinek. Natomiast nie ma czegoś takiego jak samosąd w islamie. Nie. I przechodzimy do pytania dotyczącego, czy kobieta może zostać przez męża zmuszona do stosunku seksualnego. Nie. Oczywiście bardzo popularny stereotyp krążący wśród ludzi to to, że mąż może zmusić żonę do seksu. To jest bzdura. Prawdą jest, że nagminne, bez powodu odmawianie seksu mężowi jest grzechem dla kobiety. To jest prawda. Natomiast mąż nie ma prawa zmusić kobiety do współżycia. W takim przypadku, jeśli ona nie chce z nim współżyć, on może najpierw ją napomnieć, porozmawiać z nią, wytłumaczyć, przekazać swoje uczucia, powiedzieć, jak to jest dla niego ważne, czemu mu jest to potrzebne itd., itd. Jeśli ona nadal nie chce, może przestać się do niej odzywać, spać w ogóle w osobnym łóżku, odsunąć ją od łoża. Jeśli to nadal nie pomoże, może jej pokazać swoją dezaprobatę symbolicznym gestem, pokazaniem swojej złości, swojego niezadowolenia z tego, że ani rozmowa, ani brak rozmowy, nic nie działa i już jest drugi czy trzeci miesiąc, jak ona nie chce z nim współżyć, a on ma potrzeby, jak każdy inny mężczyzna i często też i kobiety mają potrzeby i nikt nie lubi, jak im się im na złość odmawia i jest to w małżeństwie istotna kwestia. Słuchajcie, na zachodzie uważacie, że trzeba spróbować zanim za siebie wyjdziecie. Natomiast jak już kobieta odmawia mężczyźnie nagminnie uprawiania miłości w czasie związku małżeńskiego, to jak on może od niej tego w ogóle oczekiwać? Ale zanim za siebie wyjdziecie, to uważacie, że powinniście sprawdzić i jak smakuje cukierek, zanim wejdziecie w małżeństwo, żeby później nie być, że tak powiem, niezadowolonym z życia, spożycia seksualnego. Ale jak już przyjdzie do bycia w małżeństwie, to tak, jeżeli mężczyzna oczekuje od kobiety, że ona będzie z nim współżyć, no to jakim prawem on w ogóle? Jakim prawem? Gdzie? Gdzie wasz rozum? Gdzie wasza obiektywność? Gdzie wasze podejście do... Nie działa w taki sposób. W małżeństwie, w
współżycie jest bardzo istotną kwestią. Nie jest najważniejszą, bo nie wiadomo, wszystko może się stać. Może się wydarzyć, że mąż będzie miał wypadek na przykład. I kobieta nigdy nie będą nigdy mogli współżyć razem, bo na przykład będzie, nie będzie miał władności w nogach i w tej części ciała. Przykładowo. Niech Allah nas przed tym chroni, ale przykładowo. Więc takie, o, bo jak się z nim za niego wyjdę, to się później może okazać, że jest beznadziejnie. Nie, nad takimi rzeczami się pracuje. Natomiast nie może być tak, że kobieta przez nie wiadomo jak długi okres czasu, bez żadnego większego powodu, odmawia mężowi współżycia. I to jest grzech. Jak najbardziej to jest grzech. I mąż nie ma prawa jej zmusić, nie ma prawa jej zgwałcić w islamie, ale ma prawo jej pokazać, że jemu się to nie podoba. Ma prawo być złym, ma prawo od niej wymagać, ma prawo ją napominać i ma prawo nawet się z nią rozwieść, jeśli ona nie będzie chciała go zaspokoić seksualnie. To jest normalna rzecz wśród każdego związku. I to samo działa w drugą stronę. Mężczyzna, który nie chce współżyć z kobietą, która by chciała współżyć, również nie może sobie od tak dzień w dzień przez, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy mówić, że jemu się nie chce. Nie ma na to zgody. To jest nasz obowiązek, wspólny obowiązek w małżeństwie, żeby wspólnie współżyć. A jeśli coś jest nie tak, nie znajdujemy w tym przyjemności, to naszym obowiązkiem jest rozwiązywać nasze sprawy za pośrednictwem narady, o której mówiliśmy w jednym z ajatów, i wspólnie o tym rozmawiać, żeby to spróbować naprawić. Naszym obowiązkiem jest takie rzeczy naprawiać, nad nimi pracować, bo to jest związek. My nie jesteśmy jedna osoba i druga osoba osobno, tylko jesteśmy związani ze sobą, więc jeżeli jedna osoba podupada, to druga będzie upadać również. Więc ta druga musi spróbować ją podnieść i wspólnie muszą się ze sobą połączyć i wspólnie muszą pracować nad to, żeby wspólnie byli szczęśliwi. Tak wygląda związek. Jedna drugiej osobie jest posłuszna, jesteśmy od siebie zależni. W związku małżeńskim jesteśmy od siebie zależni. Jeśli ktoś nie chce być zależny od mężczyzny, albo kobieta od, albo mężczyzna od kobiety, to niech nie wchodzi w związek małżeński. Bo tak to wygląda. Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, jesteśmy od siebie zależni, jesteśmy sobie posłuszni, jesteśmy ze sobą wspólnie teamem i wspólnie działamy, wspólnie podejmujemy decyzje, wspólnie i wspólnie współżyjemy. I współżycie jest istotne. Natomiast nie mamy prawa, mężczyzna nie ma prawa kobiety do współżycia zmusić. I teraz tak, jeżeli kobieta odmawia współżycia bez żadnego powodu i to jest jej tylko po prostu wymówka, o, bo boli mnie głowa, a realnie ją nie boli, ale po prostu jej się nie chce i ona odmawia współżycia bez powodu, bez, nie wiem, bez, wiecie, żadnego tam głębszego, nie wiem, czy choroby, czy czegoś, no to jest dla niej grzech. I zgodnie z hadisem, anioły ją przeklinają. Dopóki ona się nie nawróci, przez noc, jeżeli mąż idzie spać zły i jest mu przykro, bo to już jest kolejny raz, kiedy jego żona nie chce z nim współżyć i nie ma większego powodu, to anioły ją przeklinają. Natomiast jeżeli ona ma powód, jeżeli ona jest chora, jeżeli ona ma konkretny powód, dla którego, i to jest nie powód, że bo mi się nie podoba, tylko to jest coś, co mogło, gdyby jakby było, no to mogłoby ją zranić, czy nie wiem, ma jakiś konkretny powód, czy ma na przykład okres, miesiączkę i tak dalej, no to wtedy ona ma prawo odmówić i nie ma wtedy żadnego grzechu. I teraz wam przedstawię opinię dotyczące tego. Mąż ma prawo cieszyć się żoną w każdym czasie, o ile nie powstrzymuje jej to od wykonania obowiązków lub nie szkodzi jej. Nie ma prawa cieszyć się nią w takim przypadku, ponieważ nie jest to część honorowego życia z nimi. Czyli honorowego jest określone w jednym z ajatów, które wspomnieliśmy w naszym tłumaczeniu w języku polskim, to było stwierdzenie życzliwego. Tak. Żyjcie z nimi w życzliwości, tak?
Natomiast możemy to też tłumaczyć jako honorowo. Żyjcie z nimi w honorze, szanując się, ja nie rozumiecie. Więc ponieważ nie jest to częścią honorowego życia z nimi. Ale jeśli nie odciąga jej to od tego, ani nie wyrządza jej krzywdy, ma prawo do przyjemności. Ok? Tutaj. Nie jest dozwolone, aby mąż zmuszał żonę do tego, do czego ona nie jest zdolna w odniesieniu do współżycia. Jeśli ma wymówkę, ponieważ jest chora lub nie może tego znieść, to nie grzeszy, jeśli odmawia współżycia. Ok? Czyli to jest bardzo istotne. Jeżeli jest do tego powód, mąż nie powinien być zły, powinien zrozumieć i ona nie ma grzechu, jeśli odmówi. Natomiast jeżeli to jest kwestia, bo mi się nie chce, bo tak, no to automatycznie ona ma grzech. Natomiast on nadal nie może jej do tego zmusić. To już będzie ona odpowiadać przed obliczem Boga w dzień ostateczny za to, czemu do tego dopuściła. Natomiast tak to wygląda i to jest normalne, to jest w każdym związku, czy to jest muzułmański związek, czy to jest chrześcijański, czy ateistyczny, to jest normalna rzecz. Ludzie w małżeństwie współżyją i jest to istotna kwestia i w islamie uznaje się współżycie nie tylko za prokreację, ale także za przyjemność. I w islamie można to robić dla przyjemności również, a nie tylko po to, żeby płodzić dzieci. Więc tak. Także moi drodzy, podsumowując sobie ten filmik. Nie mężczyzna, mąż, czy w ogóle mężczyzna nie może bić kobiety, żony. Ok? Nie ma zgody w islamie na przemoc. Dwa, mężczyzna nie może zmusić kobiety do stosunku płciowego. Stricte mówimy tutaj o mężu, bo to już poza tym to już w ogóle nie ma. Także nie ma prawa do gwałtu ani w małżeństwie, ani poza małżeństwem. Każdy będzie odpowiadał za to, co robi, za swoje czyny. Prawo islamskie. Jest ono restrykcyjne i to sobie będziemy mówić w innych filmikach. Barbarzyńskie, z tego jak się słyszy, ponieważ jest w nim taka reguła utylitaryzmu, która mówi o tym, że kara musi być gorsza i zdecydowanie większa niż w ogóle czyn, którego ktoś dokonuje, żeby przestraszyć tą osobę. Konsekwencje muszą być bardzo wysokie, żeby ta osoba 10 razy przemyślała, czy na pewno chce się danego czynu dopuścić. Natomiast żeby ta najwyższa kara była zastosowana, no to musi być oczywiście wymiar sprawiedliwości, musi być przeprowadzona sprawa w sądzie, musi być to wszystko uregulowane, musi być wyrok sądu, musi być przeprowadzone dochodzenie, muszą być dowody, muszą być świadkowie, musi być udowodniona wina danej osoby, żeby móc ukarać daną osobę. W tych czasach prawie nigdzie już nie stosuje się, w ogóle mało kiedy się stosuje najwyższy wymiar, bo bardzo często po prostu warunki nie są spełnione, żeby móc daną karę wyznaczyć, ponieważ muszą być wszystkie warunki. Jeśli tylko jeden warunek nie zostanie spełniony, to dana kara najwyższa nie może zostać zastosowana. Także, ale to sobie będziemy mówić osobno, więc Bóg będzie nas sądzić na podstawie naszych własnych czynów, więc jeżeli jesteś żoną i źle traktujesz męża, to za to odpowiesz. Jeżeli jesteś mężem i źle traktujesz żonę, to za to odpowiesz. I jeśli nie odpowiesz za to tutaj, w dunia, to odpowiesz za to w dzień ostateczny, także sprawiedliwości stanie się zadość. Mężczyzna nie ma prawa uderzyć kobiety, kobieta nie ma prawa uderzyć mężczyzny, mężczyzna nie ma prawa zmusić kobiety do współżycia, tak samo jak kobieta nie ma prawa zmusić mężczyzny do współżycia. Kobieta ma prawo pokazać mężczyźnie, że coś, co zrobił, jeśli ją zraniło, ją zraniło, tak samo jak mężczyzna. Zobaczcie, że jeżeli by to było w odwrotną stronę, kocham te podwójne standardy i okazało się by, że w Koranie jest zapisane, że kobieta ma prawo
napomnieć, później odwrócić się od męża i nie chcieć z nim współżyć, a później, że tak powiem, go uderzyć, to nikt nie miałby żadnego problemu. Problem pojawia się w momencie, kiedy tam jest, że mężczyzna to może. Gdyby to było, że kobieta, to już by było okej. Słuchajcie, każdy podług siebie jest od siebie zależny i wszyscy jesteśmy od siebie zależni, czy jesteśmy w związku małżeńskim, czy też nie. Ja jako osoba robiąca zakupy jestem zależna od osób, które pracują, żeby przywieźć te produkty do sklepu, żeby mi je sprzedać. Wszyscy jesteśmy zależni od siebie nawzajem. Musimy się wszyscy wzajemnie szanować, wszyscy dobrze ze sobą żyć, wszyscy starać się rozwiązywać nasze problemy, nasze sprawy zgodnie z tym, jak w Koranie powiedziane, za naradą, za wspólną zgodą, za konsultacją, za rozmową, za napomnieniem, sprawiedliwie, na ile jesteśmy w stanie, z życzliwością, z honorem, z szacunkiem, bez krzywdzenia, bez oddawania krzywdy. To wszystko, co powiedzieliśmy, nie tyczy się tylko małżeństwa, ale tyczy się w ogóle życia na co dzień z innymi ludźmi. Wszystko zależy od nas samych. Ja jestem muzułmanką, mój mąż jest muzułmaninem. Nigdy nawet nie podniósł na mnie mysłaka. Inshallah nigdy nie podniesie, bo oboje się kochamy i tak jak w surze 30, w ajacie 21 jesteśmy obdarzeni przez Allah miłością i miłosierdziem. Jeżeli miłości i miłosierdzia w związku nie ma, to małżeństwo nie ma sensu, więc wtedy nawet to napominanie i te wszystkie rzeczy nie będą miały sensu, bo ludzie się nie kochają i po prostu może lepiej przemyśleć rozwód, bo w islamie jest dozwolony, więc jeżeli wasze życie jest wspólnie złe, jeżeli działacie sobie tylko na nerwy, jeżeli się wzajemnie krzywdzicie, jeżeli wasz związek sprawia, że jesteście, zachowujecie się niezgodnie z tym, co uczy was Bóg, to po prostu od siebie odejdźcie. A jeżeli jesteście obdarzeni miłością i miłosierdziem, jeżeli się kochacie, to nie będziecie od siebie wymagać rzeczy, których nie powinniście od siebie wymagać. Nie będziecie dla siebie źli, nie będziecie siebie nawzajem krzywdzić. A nawet jeśli coś się takiego wydarzy, że ktoś kogoś skrzywdzi, to przeprosi i będzie chciał, żeby wszystko naprawić, żeby porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie tego powtarzał nagminnie i tak dalej, i tak dalej. To są normalne relacje, opis w Koranie jest opis normalnych relacji małżeńskich, ludzi, którzy się kochają. Koran jest bardzo realistyczny, jest bardzo sensowny. Koran wie, że ludzie nie są idealni. Koran mówi o tym, że ludzie będą popełniać błędy, że mogą się krzywdzić, że mogą się nie szanować. Dlatego Koran mówi o tym, co robić, jeśli takie rzeczy się będą działy. To jest normalna rzecz, bo jesteśmy grzesznikami. Bóg stworzył nas jako grzeszników. Nie jesteśmy idealni, mamy wolną wolę. Czasami słuchamy szatana i Koran nas nawołuje do tego, żeby tego nie robić, żeby tego unikać. I Allah ma świadomość, że przyjdzie moment taki, że kobieta będzie nieposłuszna mężowi. Zdarzyć się może zawsze i mówi mężowi, jak w takich sytuacjach się zachowywać. I jeżeli kobieta jest nieposłuszna mężowi, jeżeli coś mu zrobi, jeżeli jest dla niego niemiła, jeżeli jest dla niego zła, a on ją napomni, to jeżeli jest dobrym człowiekiem, jeżeli go kocha, to go zrozumie, wysłucha i ostatecznie się zmieni. I on nie będzie musiał robić nic innego z tych wszystkich podanych przykładów, które mógłby robić. I tak samo w drugą stronę, jeżeli mąż jest dobrym mężem, jeżeli słucha proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam, który jasno mówi w hadisach, że najlepszy z mężczyzn jest ten, który jest najlepszy dla swojej żony, to wierzcie mi, że nie będzie żadnego problemu w waszym związku, a jeśli się pojawi, to razem wspólnie go rozwiążecie i będziecie wspólnie szczęśliwi. I nikt nie będzie nikogo bił, nikt nie będzie nikogo zmuszał do seksu i tak dalej, i tak dalej. W opisie będziecie mieć wszystkie źródła. Miejmy nadzieję, że uda wam się znaleźć. Dodam też kilka polskich stron, gdzie możecie znaleźć informacje na temat islamu generalnie po polsku. Mam nadzieję, że podobał wam się film. Przede wszystkim mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście, że zrozumieliście, że jakoś wam to wyjaśniłam tak w miarę sensownie. Życzę wam miłego dnia. Salamu alaikum. A nie zapomnijcie
dać lajka i oczywiście subskrybuj. Pamiętajcie. Pamiętajcie. Ja oczy mam. Żartuję. Znaczy nie żartuję, mam. Salam aleikum.